Kiedyś pszczoły, dzikie pszczoły, występowały w każdym lesie, gdzie oczywiście rosły lipy, gdzie było dużo starych dziuplastych drzew, gdzie pszczoła mogła znaleźć zarówno miejsce do życia, czyli dziuple, w którym rodzina pszczela osiedlała się, oraz rośliny, które dostarczały pszczołom pokarmu, nektaru, pyłku. Pierwsza pętla zaraz powstanie. Na ziemiach polskich bartnictwo zostało zabronione na mocy dekretu cara i w tym samym czasie bartnictwo zostało zakazane przez władców Austrii i Prus, czyli trzech państw, które były odpowiedzialne za rozbiory Polski. A zakaz bartnictwa wiązał się z tym, że wraz z rewolucją przemysłową miód przestał być tym najcenniejszym towarem pochodzącym z lasu. Pojawił się cukier, który stał się dla miodu konkurencją, a dla zaspokojenia rosnących potrzeb przemysłu, manufaktur, później fabryk, potrzeba było coraz więcej drewna. W związku z tym drewno, a nie miód, stało się tym produktem najcenniejszym. Niestety polskie lasy zostały zubożone o pszczoły, ten właśnie gatunek pszczoły, dlatego że przede wszystkim lasy bardzo się zmieniły. Bartnictwo jest to próba przywrócenia lasom bardzo ważnego elementu ekosystemu, czyli bardzo ważnego gatunku owadów, które pełniły bardzo ważne funkcje w zapylaniu lasu. Roślin leśnych, i to zarówno tych drobnych, z runa leśnego, jak i drzew. To raz, a po drugie jest to powrót brakującego gatunku w lesie, a także, można powiedzieć, okazja do tego, żeby inaczej spojrzeć na stare drzewa. W tej chwili w lesie użytkowanym gospodarczo stare drzewa rzadko kiedy
znajdują miejsce. Albo są to drzewa w rezerwacie, albo tak zwane drzewostany nasienne. Natomiast barć, żeby mogła być wydziana, musi być zlokalizowana w starym drzewie, to w sośnie, która ma dobrze ponad 100 lat, w starym dębie. A ponieważ w polskiej tradycji, baszkirskiej tradycji, barć dzieje się nie na kilka lat, tylko na kilka pokoleń, takie drzewo z barcią w Polsce jest traktowane w zasadzie jak świętość. To tak jak drzewo, na którym zawieszona jest kapliczka. Takie drzewo będzie stało długo po wydzianiu barci, dziesiątki, a nawet może i setki lat. My kojarzymy sobie pszczoły zwykle z pasieką, z wsią, z otwartym krajobrazem rolniczym, ale tak naprawdę pszczoła to jest owad związany integralnie przez tysiące lat z lasem. Pszczoły w ulu nie czują się dobrze. Z ula próbują uciec. To jest ul, taki stojący na ziemi ul, to jest dla pszczół w pewnym sensie więzienie. Dlatego pszczelarz dużo wysiłku wkłada w to, żeby pszczoły mu po prostu z tego więzienia nie uciekły. Pokażę Państwu ul ramowy, jak to się zaczęło i później kilkanaście uli już tego typu. Opowiadania o pszczołach czy ulach ramowych rozpocząłbym może od ula, który nie wygląda może zbyt atrakcyjnie, ale jest oryginalnym ulem Lewickiego, rzadkość w kolekcjach muzeów, różnych skansenów. I u pszczelarzy tym bardziej. Lewicki miał genialny pomysł, bo pracował zapewne, widząc jak pracują bartnicy w barciach, próbował skonstruować ul ramowy w ten sposób, żeby on troszeczkę przypominał nam kształtem czy wielkością tą barć. Czyli długa, wąska ramka, a ul prawie też bardzo głęboki, z jakąś czeluścią taką jak barć. Ul, który nazywano Słowianem. Bardzo często nazywano ulem słowiańskim. Ten już właściwie prawie całkowicie przypomina nam barć, przynajmniej wielkością. Bo jak co prawda te barcie są dużo większe, ale jak Państwo byście zajrzeli od tej strony do wnętrza tego ula, to jest, proszę Państwa, wysokość mniej więcej wnętrza barci. Te ule słowiańskie miały dodatkowo, były bardzo ciężkimi ulami, miały dodatkowo takie specjalne drążki do przenoszenia. Otwierane było, co ciekawe, z góry, proszę Państwa. Ul, w którym dziadkowie uczyli się tego pszczelarstwa w okresie międzywojennym, tak jak mówiłem, opowiadałem na początku, te pszczoły przyjechały do nas nie w ulu, tylko w Rójnicy. Były przywiezione właśnie z pasieki pana Jana Śniega z Tarnopola. I ciężko się troszeczkę pracowało w tych ulach, dlatego że te dachy były dość ciężkie. Ja może zdejmę taki dach. Pokażę Państwu, jak to wyglądało tak, w ten sposób. Pszczelarze do dzisiejszego jeszcze używają takich uli i są z nich bardzo zadowoleni. Ul jest bardzo fajnie pomalowany. Pomalowany został przez panią Zofię Misiak i jakby pełni swoją drugą funkcję. Już w tej chwili trudno by było mi wracać do pszczelarstwa w ulu ramowym, warszawskim zwykłym, ale stanowi bardzo ciekawą, myślę, pamiątkę nie tylko rodzinną, ale i atrakcję w moim maleńkim muzeum. Proszę zobaczyć, jakie te wszystkie elementy, jakie one były takie dopracowane, wypieszczone, delikatne. O, taki zatwór z przeszkloną szybką, z szybkami, które gdzie pszczelarz
mógł podglądać pracę rodziny pszczelej. Ale to też świadczy o tym takim zamyśle tego środowiska pszczelarskiego, ludzi, którzy pokochali pszczoły, żeby te pszczoły jak najbardziej przybliżyć do siebie. Jakbyśmy popatrzyli, to mnie to przypomina dzisiejsze współczesne takie bloki troszeczkę. Konstrukcja jest bardzo nowoczesna. Może nie jest tak ładna jak te ule warszawskie właśnie z tymi skośnymi daszkami, tu słomiane, tu troszkę jakieś tam, prawda, takie ciekawe jakieś wypustki drewniane, ozdóbki różnego rodzaju. Te są takie surowe, proste, jak współczesne bloki. Czy pszczoły miały się w nich dobrze? To zależy od pszczelarza. Jak był dobry pszczelarz, to i pszczoły miały się w nich dobrze. Pszczoły muszą mieć dwie rzeczy, żeby się czuły wspaniale. Muszą mieć dobry, ciepły, suchy ul i odpowiednią ilość pożywienia. I wtedy czują się wspaniale. Dobrze. I tak to powinno chyba wyglądać, że tu mieliśmy do czynienia z eksponatami historycznymi i mamy eksponat współczesny. Ja pozwolę sobie zdjąć poszczególny taki korpus i zademonstrować. Proszę, jak to wygląda w tej chwili. O, to wygląda tak. 10-ramkowy ul wielkopolski. Tu mamy dwa korpusy. I dennicę. Dennicę głęboką, do której możemy zastosować podkarmiaczkę, możemy zastosować poławiacz do pyłku. W tamtych czasach jeszcze o takich poławiaczach nie myślano. W każdym razie no jest to do pewnych zabiegów, na przykład przeciw warozie, bardzo wygodna konstrukcja. I daszek. Daszek, który jest przystosowany do przewożenia pszczół na duże odległości. Umożliwia to właśnie taki system rur wentylacyjnych, które możemy sobie wyjąć i przełożyć do innego ula. Także taka konstrukcja pozwala, że pszczoły przejeżdżają na duże odległości bezstresowo i nie dzieje im się żadna krzywda. Przy tym ul jest bardzo lekki. Jest wykonany ze sklejki wodoodpornej, płyty pilśniowej, w środku jest styropian. O kuszkach wiem tylko tyle, że jak oglądam stare ryciny, to kuszka jest przedstawiona bardzo często właśnie w grodach, w średniowiecznych grodach, miastach. Ona sobie stała tak wzdłuż jakichś murowanych elementów folwarków, murów obronnych. Nad kuszkami bardzo często, znaczy raczej bywały zadaszenia, takie ostaszki, nazywano to ostaszkami, czyli taka konstrukcja drewniana. Cztery słupy i dwa rzędy kuszek. Te kuszki miały tą zaletę, że one były lekkie, prawda? Więc specjalnie ci pszczelarze nie musieli się tak wysilać, w przeciwieństwie do barci. Na terenie Polski, ale najczęściej zachodniej Europy, tam dominowały. To ze względu na to, że do wyrabiania barci potrzebne były grube, duże drzewa, natomiast kuszka tego nie wymagała. Kuszki też przewożono na wozach konnych, podwożono tam, gdzie były jakieś już większe uprawy, czyli to już widzimy, to w dawnych czasach już to praktykowano. Co ciekawego jeszcze mogę powiedzieć, kuszka jest też takim symbolem w różnego rodzaju ornamentyce, w literaturze gdzieś występuje, prawda, jako zakończenie stron, jest narysowana kuszka. Było takie wydawnictwo Rój przed wojną i tam bardzo często występowała kuszka i trzy pszczoły na przykład wokół tej kuszki. W ogóle w historii, w sztuce, w literaturze, w muzyce, w rzeźbie to bardzo często mamy do czynienia z pszczołami. Kuszka też jest takim symbolem pszczelarstwa.
nie ul, nie barć, tylko właśnie kuszka. Kuszka i wokół kuszki na przykład dwie, trzy pszczoły. I to często widujemy na frontonach budynków, takich na przykład jak banki. Jak widzicie Państwo we Włoszech, we Francji, to okres secesji. Na pierwszym miejscu rodziny pszczele i na pierwszym miejscu pszczelarstwa stoi, proszę Państwa, królowa matka. Nic, nikt, żadne pszczoły, żadne trutnie, żaden pszczelarz, żaden sprzęt, królowa matka. Od niej się wszystko zaczyna i na niej się wszystko kończy. Jest całą siłą napędową rodziny pszczelej. To ona decyduje, jaka ta rodzina będzie, czy będzie zdrowa, czy będzie silna, czy będzie pracowała, czy w końcu przetrwa zimę. To zależy w 100% od królowej. Pszczoły doskonale znają, nie tylko poznają pszczelarza po jego być może wyglądzie, czy po jego stroju, ale po jego krokach, jak on się porusza. Każdy z nas ma określoną wagę, określony ma sposób chodzenia. Pszczoły to doskonale wyczuwają. Jak podjadę samochodem zbyt szybko, wyskoczę z samochodu, bo sobie przypomniałem, że coś zapomniałem albo coś jeszcze muszę zrobić. Od razu mam wokół siebie pszczoły, które ostrzegają mnie swoim takim dźwiękiem, tak jakby mnie nie poznały. Inaczej się zachowują, jak ja wchodzę do pasieki, zatrzymuję się samochodem z dala od pasieki, podchodzę spokojnie, rozpalam podkurzacz, zakładam bluzę, zakładam kapelusz, biorę dłuto do ręki, otwieram spokojnie ul. Wtedy są owszem koło mnie, przylatują, siadają mi na ramiona, siadają mi na ręce, ale nie ma tych ostrzegawczych dźwięków. Czyli one wiedzą, aha, przyjechałeś do nas, no to fajnie, poznajemy cię, coś tam będziemy razem z tobą pracowały, będziemy razem współpracowali. Tak my to odbieramy jako pszczelarze. Tysiące, milionów pszczół krąży nad nami i wokół nas. I doskonale wiedzą, że jesteśmy. Zakłóciliśmy już tutaj ich spokój, ale okazuje się, że one lekko są zaniepokojone, ale nie wszystkie. Zajęte są pracą. Latają w tej chwili na najważniejszy dla nich pożytek z nawłoci. Fajne, co? Brzęczą. I zapach. Teraz nie czuć tego zapachu. Za chwilę będzie taki charakterystyczny, za parę godzin będzie taki zapach charakterystyczny dla nawłoci. Aż po prostu kręci w nosie. Te tańce są dość dziwne. Obserwowałem wielokrotnie, robiłem zdjęcia. To są takie podrygiwania. Trochę do przodu, trochę do tyłu. Znów tak zacznie podrygiwać dziwnie. Zabrzęczy skrzydełkami. To jest ta mowa pszczół, prawda? Każda, która tu wlatuje w tej chwili, to nie tak, że sobie wlatuje i hop, siup i już jestem. Nie, proszę zobaczyć. Oczywiście jest kontrola. Jest kontrola na wejściu. Pierwsze pomysły i w ogóle zaczątki pszczelej woli to 1944, kiedy w dworku Rolandów powołano liceum pszczelarskie. To była roczna szkoła pszczelarska i wówczas przyszło do szkoły 9 uczniów. Założycielem był szkoły pan dr Tadeusz Wawryn. W tej chwili mamy około 90 osób. I kształcimy w 4-letnim technikum i jest po jednej klasie w każdym poziomie kształcenia, prawda? Pierwsza, druga, trzecia. Natomiast mamy bardzo dużo osób kształcących się w tej chwili już na kursach kwalifikacyjnych. Mamy 239 osób na kursie kwalifikacyjnym. To są osoby dorosłe. Tu chciałabym zaznaczyć, że kształcimy młodzież nie tylko z Polski, ale również spoza granic. Mamy uczniów z Kazachstanu aż, mamy uczniów z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji, mieliśmy uczniów z Niemiec,
dwóch. Mieliśmy uczniów z Czech, mieliśmy słuchaczy z Litwy. Także jesteśmy taką międzynarodową szkołą, jedyną w galaktyce. Pszczela Wola i może Lubelszczyzna, która jakby kumuluje i jednostki naukowe, i jednostki badawcze, i później studia, i właśnie technikum, i Wojewódzki Związek Pszczelarski. Tu jest kumulacja jakby centrum tego pszczelarstwa. Na Lubelszczyźnie jest duża bioróżnorodność, trzeba przyznać, bo i mamy, powiedzmy, obszary maliny, i mamy obszary gryki, i mamy roztocze, gdzie jest spać, prawda, i mamy no, dużo łąk, i dużo akacji, lip, no naprawdę taka powszechna bioróżnorodność, co jest fantastyczną rzeczą dla pszczół, bo to jest bardzo dobry pożytek. To jest ideą, że one ciągle robią zapasy, ciągle zbierają ten pokarm, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale jedna rodzina pszczela w ciągu całego sezonu potrzebuje około 100 kg miodu na to, żeby być, przeżyć i funkcjonować, a jeszcze pszczelarz chce jej zabrać. Całe pszczelarstwo troszeczkę się zmienia, bo jednak no, przechodzimy z tej gospodarki takiej typowej, gdzie tam każdą pszczółeczkę się pielęgnowało i dbało, do tej gospodarki już wielkotowarowej, z tych pasiek kilkupniowych do kilkuset czy kilkutysięcznych, bo u nas takowe też pasieki są. Ja myślę, że one całkiem nie wyginą. Myślę, że całkiem nie wyginą. Jest no, szereg firm, które starają się pomóc pszczołom i stosować leki. Też i zależy to od pszczelarzy. Są pszczelarze, którzy kupują ziemię i sieją różnego rodzaju rośliny miododajne. Ale myślę, że duża też jest rola właśnie mediów, by nie naskakiwały na te pszczoły, że to zaraz urządli, to śmierć od razu, tylko żeby to społeczeństwo nawet ich w tych miastach, w tych ogródkach działkowych wiedziało o tym, że ta pszczoła tam przylatuje nie dlatego, żeby go urządlić, tylko dlatego, żeby mu tam zapylić na przykład, nie wiem, dynie, no, które co sobie posadzi. O tym pszczelarstwie miejsc? No jeśli ma pszczoła gdzieś pożytek, to może nie jest aż tak źle, no może być. No. Matka pszczela to jest główny przedstawiciel rodziny i to od niej zależy, jak ta rodzina funkcjonuje. Nawet zarządza zmianę matki? A, to już to pszczoły zarządzają zmianę matki. Jeśli matka zaczyna mniej produkować feromonów, które wiążą tę rodzinę pszczelą, kiedy zaczyna składać mniej jajeczek i robi się pusto w ulu, więc pszczoły potrafią ją wymienić. Jak gdzieś tam kuleje, nie nadaje się, to wymieniają. Czyli rzecz w feromonach. Rzecz w feromonach, dokładnie. Jak roztacza fajną aurę, dobre feromony, to jest dobra rodzina wtedy. A co Pani najbardziej w pszczołach urzeka? Pracowitość. Pracowitość jednak, tak. One niezmiennie są pracowite i jeśli tylko im pozwolimy na to, to pracują właśnie w pocie czoła. I... Taki wzór dla ludzi. Tak, bardzo. To jest taka mała korporacja. Dwóch panów, nie pamiętam nazwisk, napisało właśnie książkę i porównywało rodzinę pszczelą do wielkiej firmy korporacyjnej. Gdzie no naprawdę, jeśli jest dobrze zarządzana wielka korporacja, to idealnie się rodzina pszczela w tę korporację wkomponuje. Ma Pani swoją pożytę? Mam 12 rodzin pszczelich. Także bardziej mój mąż przy tym robi, nie jako pszczelarz, a jako amator w zasadzie. A ja jestem tak do czarnej roboty, czyli do odsklepiania i wirowania miodu, bo ponoć tego najbardziej lubią pszczelarze. No ja słyszałam, że w ogóle pszczoły nie lubią kobiet. Nie. Pszczoły mają swoje też złe dni.
co się tam może drażnić, ale na pewno nie kobiety. Tradycje produkcji miodu pitnego na terenie spółdzielni APIS trwają już 80 lat ponad, natomiast technologia produkcji, receptury, które wykorzystujemy do produkcji miodu pitnego są dużo, dużo dłuższe. Wiek tradycji i receptur miodu pitnego szacowany jest na około 1000 lat. Pierwsze wzmianki dotyczące produkcji miodu pitnego na terenach dzisiejszej Polski datowane są na 966 rok. Ibrahim ibn Jakub, kupiec i podróżnik z Torowy, w swoich kronikach pisał o upajających napojach mieszka, czyli miodach pitnych. Potem wielokrotnie również Gal Anonim wspominał w swoich kronikach o miodzie pitnym, o tym, że miód pitny towarzyszy i jest bardzo często spotykany na ziemiach polskich. Wiele wzmianek o produkcji, o bogatej produkcji miodu pitnego możemy odnaleźć również w kronikach klasztornych, w kronikach zakonnych. To właśnie polscy zakonnicy, dominikanie, benedyktyni, bernardyni przodowali w produkcji miodu pitnego i opanowali technologię produkcji miodu pitnego do perfekcji. Aktualnie bazujemy na recepturach miodu pitnego opracowanych przez polskich zakonników. Miody pitne są produktami fermentowanymi, należą do kategorii win i ta zawartość alkoholu w miodach pitnych waha się od 11 do 16%. Na przykład dwójniak to jest jedna część wody i jedna część miodu, daje nam w efekcie 2, powstaje miód pitny dwójniak. Dwie części wody z kolei, jedna część miodu, daje razem 3 części i stąd nazwa trójniak. Więc miody pitne w ramach swoich typów różnią się przede wszystkim zawartością wody i zawartością miodu, ale również długością okresu leżakowania. Półtoraki leżakują najdłużej, czwórniaki najkrócej. Półtoraki około 6 lat, dwójniaki około 4 lat, trójniaki do 2 lat i czwórniaki do roku. Udało się nam w Komisji Europejskiej pozytywnie zakończyć proces certyfikacji miodów pitnych. Dzięki temu uzyskaliśmy prawo do używania znaku gwarantowanej tradycyjnej specjalności. Miody pitne to jedyne polskie alkohole zarejestrowane jako produkt tradycyjny. Powinniśmy generalnie wycofać się całkowicie z cukru i przejść na miód. Nawet już paromiesięczne dzieci mogą stosować odpowiednio, oczywiście w mniejszej dawce miody. I ten miód powinien być stosowany zamiast całkowicie cukru. Dlatego, że miód zawiera węglowodany również. 70 parę procent jest z tego węglowodanów, ale jest masę różnych substancji biologicznie czynnych. I co jest jeszcze ważne? Ważne jest to, żeby miód nie był nigdy podgrzewany powyżej 42 stopni, dlatego że wtedy giną związki białkowe, a miód wtedy ma tylko i wyłącznie wartość węglowodanową, a nie ma właściwości leczniczych. Żądło pszczoły ma grubość przy zadziorkach mniej więcej taką samą jak igła chińska. To jest 0,25 mm. Te pszczoły się przystawia w odpowiednie punkty zgodnie z klasyczną akupunkturą chińską. Miałem kolegę, który był elektronikiem. Pracował w zakładach azotowych w Puławach i poprosiłem go, mówiłem, że chodzi mi o to, żeby pszczołę przystawić przez siatkę, żeby żądło jej nie przeszło
całkowicie, bo wtedy pszczoła zginie, ale żeby jednak część jadu wpuściła. No i przewoził mi różne siatki, nic z tego nie wychodziło. I mówi tak, żebym, mówi, kilka rządeł mu dał, to on dobierze mikrometrycznie jakoś tam odpowiednią siatkę i tak zrobił. Ta metoda wtedy jest humanitarna, bo inaczej pszczoła ginie. Poza miodem do produktów pszczelych zaliczamy pyłek kwiatowy i pierzgę, bo z pyłku kwiatowego pszczoły robią pierzgę. Pierzga są to konserwy białkowe. Jest to produkt, który pszczoła zbieraczka znosi pyłek kwiatowy w formie obnóży. Takie żółte w okolicy tylnych obnóży. Zanosi to do ula, przekazuje pszczole ulowej. Pszczoła ulowa to ubija własną główką, dodając odpowiednie enzymy jeszcze w komórce pszczelej. I zasklepione to jest, zalane miodem i wtedy w tej komórce odbywa się fermentacja mlekowa. Więc pszczoły już wiele milionów lat temu wiedziały, co to znaczy fermentacja mlekowa. I te bakterie właśnie, które powodują tą fermentację, zabezpieczają to białko, ten pyłek przed zniszczeniem. I on jest bardzo, bardzo trwały. Z tego jest produkowane później mleczko pszczele. No i mleczkiem pszczelym przez trzy pierwsze dni larwa pszczoły robotnicy jest karmiona. A matka karmiona jest takim mleczkiem przez całe życie. Jest pewien paradoks, który do dzisiejszego dnia nie jest rozwiązany przez naukę, bo pszczoła robotnica żyje około 50 dni w czasie, jak pracuje w czasie sezonu. Natomiast część pszczół, te, które zimują, żyją około 6-7 miesięcy. Natomiast matka pszczela, pomimo że się rozwija z takiego samego jajeczka, z takiego samego ładunku genetycznego, żyje 5 do 7 lat. Różnica jest kolosalna. I naukowcom wydawało się, że jednak to jest chyba powodem tego, jest mleczko pszczele. Więc francuscy badacze doszli do wniosku, że jeżeli człowiek będzie spożywał dużo mleczka pszczelego, no to żył będzie, można sobie to wyobrazić, wyliczyć, to gdzieś wychodzi około 800 lat. No to by było nieźle. No ale nie potwierdziło się to, także mleczko pszczele ma korzystny wpływ na pewno na układ immunologiczny, na układ wewnętrznego wydzielania. No przy pewnych takich niedomaganiach wieku starszego się stosuje i są pewne efekty, ale nigdy wyraźnie jakoś nie przedłuża naszego życia. Niektórzy naukowcy twierdzą, że rój pszczely ma inteligencję. Pszczoła sama, pszczelarze to uważają, że pszczoły mają inteligencję, że każda pszczółka to jest tak inteligentna, że ona nigdy nie przyniesie do ula trucizny. I prawda jest taka, że pszczoła trucizny do ula nie przynosi, z uwagi nie dlatego, że jest na tyle inteligentna i mądra, ale po prostu jej organizm jest tak delikatny, że jeżeli ona ma jakąś truciznę z tym miodem, który niesie, to ona ginie po drodze. I dlatego tej trucizny do ula nie przynosi. Więc propolis ma takie właściwości wielokierunkowe. Przede wszystkim ma działanie przeciwbakteryjne, następnie ma działanie przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, to są rzeczy już stwierdzone dawno. Ma działanie również przeciwbólowe, regeneracyjne. Propolis można stosować 10% lub 20% w takich odpowiednich buteleczkach na spirytusie. Stosować należy najlepiej chyba 70%. Najwyższej klasy lekiem to jest pierzga. Pierzga w tej chwili, no, jej wartość z roku na rok jest coraz wyżej ceniona. Są próby leczenia również pierzgą nowotworu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemy u jego sandałów. Czcigodni bracia kapłani, dziecię zjadły i zakonu, szanowny panie prezydencie Polskiego Związku Pszczelarskiego, wraz z władzami tego związku, wszystkich szczerzy, kochani siostry i bracia pszczelarze, pielgrzyni, kochana młodzieży, Technikum Pszczelarskiego z Pszczelej Woli, drodzy członkowie pocztów sztandarowych, przed którymi chylę głowę, dziękując wam za to, iż znak waszej jedności poszczególnych kół, dziękujemy księdzu kardynałowi Scoli z Mediolanu, bo to on jako pasterz i następca świętego Ambrożego w Mediolanie pozwolił, aby z relikwii świętego bądź IV wieku wyjąć cząstkę palca świętego Ambrożego i podarować go polskim pszczelarzom. Dzisiaj chcemy się pomodlić najpierw o mądrość dla ludzi, żeby nie szkodzili pszczołom, ale też chcemy się zapatrzeć po trochę w życie pszczół, żeby właśnie w Adwencie czegoś się od nich nauczyć. A można się od nich nauczyć dużo. Znawcy pszczelarstwa mówią, że te stworzenia są bardzo solidarne, że pszczoły w tej jednej rodzinie, w dniu, w ulu, one nigdy nie działają przeciwko sobie. Mają jakiś wielki szacunek i respekt dla matki, która daje życie. Matka cieszy się szczególniejszymi względami niektórych pszczół towarzyszących jej życiu i jej działaniu. Pszczoły są bardzo mądre. Wiedzą, że nie wszyscy są im życzliwi, dlatego też mają dzielne straże, które pilnują wejścia do domu, aby mogły pełnić dobrze swoją funkcję, nierzadko potrzebują pomocy, a w ostatnich latach bardzo potrzebują ochrony. Raz po raz dochodzą sygnały, nagłaśniają je w mediach, kiedy to nierozważni ludzie, chcąc wyciągnąć jakieś zyski z gospodarki, stosując niedozwolone środki, zadają śmierć tym stworzeniom. Panie Boże, dzięki Ci za dar pszczół, za ich mądrość i za tych, którzy im pomagają i służą. I że dzielą się dobrodziejstwami, które pochodzą z pasieki. Na studiach pracę magisterską pisałem w obszarze sztuki i powstała praca o
obrazie, o rysunku w zasadzie Piotra Bruegla starszego, pszczelarze. Jako pszczelarz też patrzyłem pod kątem, od razu wiedziałem, że nie jest to żadne miodobranie, nie jest to przedstawienie rodzajowe, tam się dzieją jakieś inne rzeczy. Więc jest to przedstawienie nam na pozór działań pszczelarskich, kilka postaci, które robią coś z koszami, z ulami koszowymi, słomianymi. W tle mamy takie klasyczne właśnie brojglowskie tła, gdzieś natura, bardzo dobrze oczywiście perfekcyjnie narysowana, czy też jakiś kościół, fragmenty wioski. No na pierwszym planie właśnie ci pszczelarze, pytanie po co tylu ludzi właśnie w pasiece, gdzie są pszczoły, w ogóle tam nie było pszczół. Dlaczego oni w zasadzie mają takie agresywne postawy i wynikało to z tego, że gdzieś tam tymi koszami się posługują dosyć brutalnie. No i w wyniku różnego tam dociekania, między innymi przez tło historyczne, prawda, i wydarzenia wówczas w Niderlandach, które się działy, no w taką hipotezę właśnie wysnułem, że jest to krytyka polityczna rządu Filipa II, walka z reformacją, brutalne rozprawianie się właśnie z ludźmi myślącymi inaczej, chcącymi żyć inaczej. Miało to też podłoże oczywiście finansowe. Hiszpania chciała zawładnąć wtedy Niderlandami, które były bardzo bogatym krajem. On pod rysunkiem umieszcza przysłowie, ten kto zna gniazdo, tylko je zna, kto rabuje, ten ma. Pszczoły były tutaj symbolem pracowitości, takiego mozołu i trudu, i przez który wytwarzane jest coś bardzo cennego. Coś, co zawsze w historii człowieka było ważne i cenne, czyli to jest miód i to jest wosk. Czyli coś, co daje pokarm życiodajny, coś, co pozwala utrzymać zdrowie, kondycję, energię i tak dalej. Co jest domeną miodu i przede wszystkim no, jego walory smakowe, koloru i tak dalej, ale też światło, czyli świece i to, co się kojarzy. Poza tym pszczoła też w swojej symbolice jest zwierzęciem świętym, wędrującym między światami, które są były wówczas nieosiągalne przez i są do dzisiaj nieosiągalne przez człowieka, czyli mediują między ziemią a niebem. Mają kontakt z dziewiczymi pokarmami, jak nektar kwiatowy, więc można by tutaj mówić o tej symbolice jeszcze pewnie długo. Więc wszystko to było kojarzone z pewnym skarbem, z czymś cennym, co nagle właśnie zostaje brutalnie profanowane, grabione i pewnie dlatego Bruegel chciał przedstawić to za pomocą tego odniesienia do pszczelarstwa, do pszczelarzy, do miodu i pszczół. Jeszcze był taki wątek tajnego zgromadzenia loży masońskiej bądź innych grup, które tajemnych bractw, które brały często za symbol czy kształty, jak komórka pszczela, jako jeden z tych idealnych, najbardziej w zasadzie wytrzymały na różne zgnioty, na konstrukcję, jaka natura wymyśliła, czyli komórka pszczela. Pszczoła i pszczoły należą chyba do najbardziej rozpoznawalnych owadów, a jednocześnie są jednymi z najmocniej eksploatowanych w historii i symbolice ludzkości znaków. Dzieje się tak nie tylko za przyczyną znanej nam wszystkim pszczółki Mai, ale również za przyczyną pewnej tajemnicy, jaka się z pszczołami wiąże. Pszczoła, która stanowiła dla ludzkości zagadkę ze względu na kompletną niewiadomą jej pochodzenia, narodzin, a także śmierci, szybko stała się symbolem ginącego i odradzającego się życia, symbolem zmartwychwstania, symbolem wieczności. Była też, jak wiemy wszyscy, symbolem pracowitości. Ul jako miejsce schronienia, jako ten miejsce, z którego
pszczoły rozlatują się na cały świat i do którego wracają, staje się symbolem masońskim, bardzo ciekawym, ponieważ jest on całkowicie poza tą podstawową symboliką, jaką stanowi świątynia, jej otoczenie, narzędzia pracy kamieniarskiej czy narzędzia pracy murarskiej. I z tego względu jest to symbol oryginalny, symbol, do którego masoneria dochodzi, wydaje mi się, bardzo powoli, jakkolwiek już w XVIII wieku jest i w XIX jest on bardzo szeroko rozpowszechniony i mocno eksploatowany. Dlaczego? Dlatego, że kształtowanie się wolnomularskiej drogi inicjacyjnej oczywiście jest było pewnego rodzaju procesem i ważnym punktem w tym błękitnym wolnomularstwie stanie się właśnie praca, której poświęcona jest obrzędowa symbolika stopnia czeladniczego przede wszystkim. Jej chwała, doniosły charakter, to wszystko, co oświecenie próbuje ludzkości w jakiś sposób narzucić, tak? Zrywając ze starym porządkiem nierobów i nakłaniając ludzi do bardziej produktywnego spędzania czasu, czy będzie to praca rąk własnych, czy będzie to praca intelektualna, filozofów, encyklopedystów, czy uczonych. Pszczoły staną się zatem nieodzownym elementem symboliki wolnomularskiej, jak pszczoły to także właśnie ul. W Polsce, na terytorium miasta Torunia, od wieków, od początków właściwie wolnomularstwa istnieje loża ul. Dawniej to była loża niemiecka, zum Binnenkorb. Dzisiaj loża ul, funkcjonująca w ramach obediencji Wielkiej Loży Kultury i Duchowości, kontynuuje swoją pracę i oczywiście nawiązuje bezpośrednio do dziejów czy pradziejów ula, łącząc z sobą przeszłość i teraźniejszość. To sztandar lożowy, sztandar, który pochodzi z roku 1859 i jest to no, ni mniej, ni więcej jak tylko chorągiew lożowa, no taki znak, sztandar byśmy powiedzieli, warsztatu, który przyjął nazwę ul albo rój, bo francuski rzeczownik une ruche znaczy i to, filozoficzny. A więc tym produktem pszczelim ma być właśnie jakaś filozofia, filozofia człowieka, filozofia społeczna, materią do przepracowania jest oczywiście idea, myśl ludzka. No a oczywiście widać tutaj zdecydowane zastąpienie idei świątyni, tak, tym plecionym, pięknym ulem, do którego, który spoczywa właśnie na różnych regaliach masońskich, takich właśnie jak cyrkiel, jak ekierka, linia, jest okolony pięknymi tutaj liśćmi akacji, no i do którego, jak widać, zlatują się pszczoły, ale również z niego wylatują. Na tym XIX-wiecznym fartuszku widać to, o czym już wcześniej mówiłem, a mianowicie z jednej strony mamy centralnie pomieszczoną świątynię jerozolimską. Są kolumny, podłoga w szachownicę i gdzieś tam na dalszym planie zarys świątynny. No i oczywiście jakiś kawałek krajobrazu po stronie lewej z perspektywy patrzącego. Oczywiście na świątyni widzimy tenże ul, do którego zlatuje się rój pracowitych pszczół. No, w tym wypadku akurat jeden i drugi symbol występują obok siebie. Warto zauważyć, że na tym talerzu akurat nie ma już zupełnie przedstawienia świątyni.
Świątynia ustępuje ulowi. Ul stał się na tyle uniwersalnym i na tyle wyczerpującym znakiem, że no ten, jak to kiedyś mówiono, kościół Salomona przestał być w jakimś sensie potrzebny. Pracowite pszczoły stają się kompanami, towarzyszami, najlepszymi nauczycielami tego, czym jest praca, trud, związane z tym słodycz. No jak trzeba, to również i urządlenie. Od początku lat 90. dochodzą doniesienia o tym, że populacje pszczół miodnych i dziko żyjących owadów zapylających na całym świecie spadają. Spadki okazują się w niektórych regionach naprawdę dramatyczne. Pomiędzy 1985 rokiem a 2002 ocenia się, że spadła światowa populacja pszczół miodnych spadła o 25%. To jest ogromna liczba. W niektórych regionach Stanów Zjednoczonych spadki, coroczne spadki w populacjach przekraczają 50%, a w Europie tak samo. Jeśli chodzi o Polskę, to sytuacja nie jest jeszcze aż tak dramatyczna jak na Zachodzie, co oznacza, że powinniśmy intensyfikować działania, żeby populacje i pszczoły miodnej, i pszczół samotnic, i dziko żyjących owadów zapylających, niepszczołowatych, po prostu chronić. Można się zastanawiać, po co nam zapylacze, a odpowiedź jest bardzo prosta, żeby zapylały. Nam się bardzo często wydaje, że pszczoły miodne dają nam jedynie miód, zapominając, że najbardziej kluczowym darem, jaki otrzymujemy od pszczół, jest zapylanie właśnie. Bo dzięki dobremu zapylaniu rozmnaża się bardzo wiele gatunków roślin, którymi się odżywiamy, a także roślin dziko rosnących. I teraz tak, 1/3 tego, co spożywamy, zależy bezpośrednio od pracy pszczół miodnych. Ale aż 75% jest w jakiś sposób od ich pracy uzależnione. Już tłumaczę, na czym to polega. Niektóre rośliny muszą być zapylone przez pszczoły miodne, czy też inne zapylacze, ponieważ bez tego się po prostu nie rozwiną, nie dojdzie do powstania nasion, nie dojdzie do powstania owoców. Jednakże część roślin, chociaż jest w stanie zapylić się w inny sposób, to jeśli zostaną zapylone przez pszczoły, czy to pszczoły miodne, czy pszczoły dziko żyjące, daje plony lepszej jakości i w większej ilości. Na przykład dobrze zapylony rzepak daje do 40% więcej, dobrze zapylona cukinia 90%. I podobnie jest z bardzo wieloma odmianami owoców i warzyw. Należy pamiętać, że w samej Europie ponad 4000 odmian warzyw zależy właśnie od pracy pszczół. Jeśli chodzi o rośliny dziko żyjące, to w naszej strefie klimatycznej ponad 90% roślin kwitnących wymaga zapylania przez owady. My bardzo sterylnie podchodzimy do pielęgnacji naszej zieleni miejskiej. Bardzo nisko kosimy trawniki, wygrabiamy liście, usuwamy piach i żwir, usuwamy pustą trzcinę, usuwamy wszelkie zakątki dzikie, w których owady zapylające mogą się schronić i mogą się rozmnażać. Hotele dla owadów zapylających to konstrukcje wykonane z materiałów w przeważającej większości naturalnych. One są wypełnione różnego rodzaju materiałami w środku. Mamy drewno z ponawiercanymi otworami, mamy trzcinę, mamy bloki gliniane i od rodzaju materiału, który znajduje się w środku takiego hotelu, zależy rodzaj owadów, jakie w nim zamieszkają. Zachęcamy też serdecznie do tworzenia hoteli na własny rachunek. Greenpeace udostępnia instrukcje, które pokazują, jak można to w bardzo prosty sposób zrobić. W takich hotelach nie mogą się zagnieździć ani osy, które mieszkają w koloniach, ani pszczoły miodne, ani inne
owady, które nam się kojarzą na przykład z urządleniami, ponieważ tutaj po prostu nie ma dla powstania takich gniazd miejsca. Samym pszczołom w mieście żyje się nieźle, a nawet czasami często bardzo dobrze. W mieście średnia temperatura jest 3-4 stopnie wyższa niż poza miastem, co oznacza, że pszczoły mogą być aktywne dłużej, mogą zaczynać swoje obloty wcześniej, mogą kończyć je później. Lepiej im się tutaj także często zimuje. Mają dostęp do bardzo różnorodnej bazy pokarmowej, ponieważ w mieście jest wiele kwitnących roślin, które kwitną cały sezon. Jeśli chodzi o czystość miodu, to testowanie miodu, które się odbywało na przykład w Warszawie, wykazywały, że miód z tych miejskich pasiek jest naprawdę czysty. Bardzo czysty i też ciekawy, jeśli chodzi o kompozycję, bo z powodu tego, że w naszych parkach pojawiają się często rośliny, które pochodzą spoza Polski, to te miody miejskie warszawskie przypominają jakieś miody z południa Europy. Pszczoły są ogromną inspiracją i właściwie nie znam nikogo, kto zająłby się tematem pszczelim i nie pokochałby pszczół. Powody bywają różne. Ja kocham trzmiele za to, że są puchate, przyjazne i wiecznie zaspane. Nożycówki są chyba najpiękniejszymi pszczołami, jakie można sobie wyobrazić. Są niezwykle pożyteczne. Te wszystkie owady pracują dla nas odkąd istniejemy. Zapylają cicho każdego dnia w sezonie, nie domagając się w zamian nic, a dostając bardzo niewiele w ostatnimi czasy od momentu, kiedy zmieniliśmy nasze rolnictwo w wysoce uprzemysłowione i nieprzyjazne owadom zapylającym. Właściwie jedyne, co od nas dostają, to plaga. W tym roku obchodzimy już 4. edycję wielkiej akcji Pomagamy Pszczołom, z Kujawskim Pomagamy Pszczołom. Jest to akcja zwrócona do właściwie wszystkich Polaków, którym jest bliskie, a myślę, że tak się dzieje, nasze zdrowe środowisko, bo tak to trzeba powiedzieć. Od długiego czasu już słychać głosy na temat pszczół. Wiele lat temu, w latach 70. mówiło się o wielkim niebezpieczeństwie, jakim jest zagrożenie warozą na przykład. Potem udało się trochę powstrzymać i populacja pszczół w Polsce się odbudowała. Natomiast od kilku lat niepokojące sygnały dochodzą już z całego świata. W tym roku tragedia w Hiszpanii, bo tam prawie nie było pszczół w tym roku. No i akcja jest po to, żeby uświadomić, że pszczoła nasza i nie tylko sama pszczoła, jak cała jej rodzina, czyli prawie 500 gatunków w Polsce, są niezwykle cennymi i ważnymi elementami, organizmami, które są w naszym otoczeniu. I akcja ma na celu popularyzację tego tematu, podpowiedzenie, dlaczego jest to ważny temat, a już nie będę powtarzać, że dzięki temu mamy co jeść, oczywiście, ale że nasze środowisko będzie, my będziemy żyć w środowisku zdrowym w momencie, kiedy będzie po pierwsze równowaga i bioróżnorodność. Człowiek niestety jest tą istotą, która tę równowagę zaburzyła już wiele lat temu, no ale teraz, ponieważ jest istotą myślącą i działającą, może różne działania skierować ku temu, żeby ta równowaga powróciła do równowagi. Patrząc na to, co jest w sklepach ogrodniczych, w szkółkach roślin, widzę, jak wysoką poprzeczkę już klienci, jak wysoko zamontowali poprzeczkę dla producentów, że szukają teraz roślin, które wabią owady, że dużo ogrodów właśnie nie jest taka wypielęgnowana. Idziemy teraz w taki trend dążący do naturalizacji, co jest wspaniałe. Ja sobie zdaję sprawę, że nie zrobimy rewolucji strasznej i sama mam wykoszony trawnik w dużej części ogrodu, bo moje dzieci się tam bawią, ale wokół mam też miejsca bardzo dzikie i taki trend panuje w tej chwili, także raczej myślę, że idziemy w tę właściwą stronę z ogrodami, a przede wszystkim wiedza zaczyna być ogromna i jest wielka chęć posiadania wiedzy i pogłębiania jej. Więc jesteśmy w
jesteśmy w Służewskim Domu Kultury, miejsce w pięknej okolicy zielonej nad Doliną Służewiecką, gdzie stoją dwa moje ule, które postawiłem działając pod szyldem Pszczelarium w Warszawie. Są to dwa z 10 uli, które stoją teraz w Warszawie. Reszta jest na dachu jednego z centrów handlowych, w prywatnym ogrodzie przy kamienicy na Mokotowie i w ogródku działkowym na Rakowcu. No a tutaj niewątpliwie miejsce jest super. Pszczelarium działa od w zasadzie zeszłego roku, 2013 roku. No już na samym początku myśleliśmy sobie o postawieniu pszczół w Warszawie, bo patrząc na piękne warszawskie lipy, nigdy nie widziałem tam pszczół żadnych. Więc w ogóle tych uli w Warszawie tak szacuję, że jest może nawet 250, może 300 uli w tym momencie. Ja jestem takim pszczelarzem z zamiłowania już od kilkunastu lat. Pomagam rodzicom w takiej zwykłej, można powiedzieć, wiejskiej pasiece rodzinnej, która liczy sobie prawie 40 uli. No i zanim tak naprawdę zacząłem tutaj w Warszawie pracować w korporacji, już byłem tam takim, można powiedzieć, pszczelarzem amatorem. No i parę lat temu pojawił się taki pomysł, że no, jest praca w Warszawie, no, zajmuje dużo czasu. No, pasieka rodzinna jest 60 km do Warszawy, w związku z tym no, może fajnie by było mieć te pszczoły gdzieś bliżej. No i razem z moją partnerką Agnieszką postanowiliśmy, że no, zaczniemy gdzieś te stawiać ule w Warszawie i tak to się zaczęło. To jest tak naprawdę działalność, można powiedzieć, rolnicza, tak? Bo w zasadzie nasza działalność polega na tym, że produkujemy miód, bo miód z Warszawy też się okazał bardzo dobry, czyli robiliśmy badania na metale ciężkie i węglowodory aromatyczne. I nie tylko wyszły, że są zgodne z normami, ale w zasadzie można powiedzieć, że są zgodne z najbardziej restrykcyjnymi normami dla niemowląt nawet. Więc ten miód nie ma żadnego ołowiu, nie ma kadmu, nie ma żadnych węglowodorów. A to dlatego, że po prostu pszczoły filtrują ten miód, więc nawet jeśli jest jakieś ryzyko, że gdzieś tam rzeczywiście może ten metal ciężki się pojawić, to bardziej on zostanie w pszczole niż w tym miodzie. Więc miód się okazał bardzo smaczny, znaczy nie dość, że zdrowy, to jeszcze smaczny, bo ma taki bardzo niespotykany skład, czyli głównie lipa i koniczyna, ale jest też tam akacja, kalina, są rodziny rośliny kapustowate, czyli ktoś pewnie tam w ogródku miał jakieś cukinie, dynie, może właśnie kapustę, no ale jest też tam na przykład róża, co też mnie zaskoczyło, więc, no więc ten aromat tak jest bardzo, bardzo ciekawy i ten miód chyba, nie wiem, czy gdziekolwiek indziej można taki uzyskać ciekawy miód. No i współpracujemy zarówno z osobami prywatnymi, można powiedzieć, czyli pomagamy fascynatom tego tematu założyć swoje pierwsze ule, obsługujemy te ule. Jest to atrakcyjny temat, nie tylko pomagamy pszczołom, ale jakby tworzymy taki fajny klimat, przekazujemy wiedzę, no i smakujemy ten miód. No, specyfika pszczelarstwa miejskiego jest taka, że no, w mieście jest siłą rzeczy nieco mniej miejsca niż na wsi, w związku z tym pewnie nie ma w mieście często miejsca na duże pasieki, stawiamy raczej kilka uli w jednym miejscu. Najważniejsze dla nas są kwestie bezpieczeństwa, bo jednak pszczoły no to są zwierzęta, mimo że hodowlane, no to są dzikie, tak? Nikt ich tam nie tresuje, nikt ich nie udomawia w szczególności, a tylko dajemy im dom w kształcie ula i ułatwiamy im pracę i opiekujemy się nimi. No więc, żeby zminimalizować takie ryzyko konfliktów na linii człowiek-pszczoła, no to po pierwsze przywozimy do Warszawy najbardziej łagodne z łagodnych pszczół. No, a po drugie stawiamy je w miejscach, w których no, jakby jest, że tak powiem, jakiś ograniczony w miarę dostęp osób postronnych. Tak jak w Służewskim Domu Kultury no, jest jakiś parkan, który jeszcze tam dodatkowo wygradza tą przestrzeń. I to są w zasadzie tak naprawdę dwa wyznaczniki. Dobrze by było, jakby w okolicy ula było jakieś źródełko wody, czyli jakiś staw, jakiś strumyk. Co w Warszawie w zasadzie nie trudno, bo takie miejsca są.
No a sama baza pokarmowa to już zależy tylko od tego, co jest w okolicy, a okolica jest bardzo duża, bo pszczoła oblatuje nawet do 30 km2, czyli w promieniu 5 km ona potrafi gdzieś tam ten pokarm zdobyć. Jestem w stanie sobie wyobrazić warszawiaków, którzy zajmują się zupełnie hobbystycznie pszczelarstwem. Budowa ula w zasadzie jest też nieograniczona fantazją, bo to, co jakby te wymiary ula są tak naprawdę wymiarami ramki, która jest w środku. A to, co budujemy sobie na zewnątrz, to jest praktycznie tylko fantazja stolarza albo artysty, więc mogą powstać ule, które mają kształt domu, mogą powstawać stąd ule figuralne tak zwane, które są w zasadzie takimi często ludowymi, wspaniałymi rzeźbami. I w środku one po prostu mają takie miejsce na ramki i na pszczoły, a to, co dookoła, to już jest fantazja artysty. Ze względu na to, że biorę udział w projekcie dla Muzeum Etnograficznego Uwolnić Projekt, naszym zadaniem projektantów było wybranie jakiegoś przedmiotu z magazynów Muzeum Etnograficznego, z magazynów Piotra Szeckiego i współczesną interpretację tych przedmiotów. No, każdy z projektantów miał jakąś przestrzeń, ponieważ z każdą wizytą ja coraz więcej dowiadywałem się i o muzeum, i o tym, jak to działa, jak funkcjonuje, kto zgromadził te wszystkie rzeczy, czym się interesował, na czym mu zależało. No to gdzieś tam usłyszałem od Małgosi Jaszczot, że pan Szacki no, w jakiś sposób był z zamiłowania, nie wiem, pszczelarzem, interesował się bartnictwem. No i ponieważ w magazynach muzeum są ule, są barcie, to stwierdziłem, że być może to jest dobry czas i dobra pora, żeby też ten przedmiot w jakiś sposób na jakiś współczesny język przetworzyć. Ul nie jest niczym odkrywczym, ale mi zależało na tym, żeby to nie był właśnie taki ul przemysłowy, tylko bardziej taki ul miejski dla osoby, która nie chcę czerpać z tego jakichś korzyści materialnych, ale nie wiem, chcę w jakiś sposób się oderwać od rzeczywistości. Nie wiem, czy to jest kwestia mody, wydaje mi się, że to jest kwestia bardziej świadomości, że no, wcześniej wiedziałem tylko tyle na temat pszczół, że no, jest jakiś problem z nimi. Starałem się podejść do pszczół jako do takiego użytkownika budynku czy domu i ze względu na to uważam, że to życie w materiałach naturalnych jest lepsze, ponieważ one oddychają, działają, podciągają wodę, oddają wodę. Gniazdo z matką znajduje się w części podstawowej, w którą wchodzi 10 ramek dadanta. No i tutaj mamy królową. I dla takich użytkowników, którzy chcieliby pozyskać miód, I oczywiście, żeby ten miód był czysty, no jest przegroda, która uniemożliwia królowej przedostanie się do górnej części ula. No i jest tutaj 5 połówek ramki dadanta, które swobodnie starczą na wyprodukowanie przez pszczoły na własny użytek odpowiedniej ilości miodu. To jest gniazdo. Też to jest dosyć ciekawe, tak na dole mamy dennicę standardowo i te ramki też są włożone w taką skrzynkę, którą ja mógłbym w sumie nazwać też takiego rodzaju nadstawka. Myślę, że nadstawką mógłbym to nazwać. No. Chodzi o to, że to całe gniazdo też można bardzo łatwo wyjąć. Z ula. Ul, jak budynek, powinien być przyzwoicie wentylowany, żeby ta wentylacja działała. To jest jedna z ważniejszych rzeczy też w tym ulu. Tak samo jak ochrona przed warunkami atmosferycznymi, termicznymi, deszcz. No to ten ul musi spełniać te wszystkie założenia. Tutaj akurat to drewno nie jest jakiejś super dużej grubości, ale z tego co wiem, to pszczołom wystarczy i one doskonale sobie radzą. Ważniejsza dużo jest ta wentylacja i ta cyrkulacja powietrza wewnątrz, która pozwala tym pszczołom utrzymać odpowiednią temperaturę
No i ponieważ całe ciepło ucieka do góry i automatycznie też, jeżeli jest okres letni, to też się wszystko nagrzewa, więc tutaj ta przestrzeń, którą ja uzyskuję wolną, która generowana jest przez ten skos, ja to wykorzystuję też jako przestrzeń, którą można dodatkowo docieplić, czy wiórami, czy słomą. No i to jest dobry izolator termiczny i no, mam nadzieję, że dzięki temu ten ul będzie funkcjonował dobrze i przyzwoicie i poprawnie. I że pszczoły będą zadowolone z takiej przestrzeni. Natura w swoim kształcie, w swoim charakterze jest na tyle fascynująca i niesamowita i cudowna, że nie potrzeba po prostu niczego innego. Że sam fakt tego, co się naprawdę dzieje w ulu i zgłębiania tego na zasadzie metodycznej pracy badawczej nad życiem pszczół, procesów, jakie zachodzą w roju, i jakim systemu komunikacji i innych rzeczach, są tak niesamowite, że nie potrzeba wymyślać innych historii. Ladies! 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 I found nectar! Hit it, Reed! All right, honeybee, let's get ready to go. Mm-hmm.